Witajcie, moi kochani, na moim kanale Barwy Życia. Dzisiaj znowu echo mnie goni, bo jeszcze jest pusto. Wczoraj zostały już ściany pogruntowane. Więc mogę dzisiaj intensywnie pracować, a mianowicie chcę pod sufitem zrobić tak zwane takie odcięcie. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi, na biało domalować, bo tutaj będzie kolor siwy, jasny, pomieszany z ciemnym. Nie wiem, jak to jeszcze do końca wyjdzie, ale mam nadzieję, że dobrze. Farba już jest rozmieszana. Więc tylko trzeba teraz pomalować, potem poczekać, aż wyschnie, no i może będę się jeszcze dzisiaj bawiła w kolor, ale czy to wyjdzie, to nie wiem. Powiem Wam szczerze, że w ogóle się nie spodziewałam, że tak szybko dojdzie do malowania ścian. I jednak, jak się człowiek zepnie, to wszystko idzie. Dobra, to mieszamy. Karteczka jest. Wiecie co? Tak w ogóle na marginesie to wam powiem, że takie farby tutaj to kosztują krocie, nie? Taka najtańsza, biała, już nie mówię o kolorze, prawie 30 euro takie wiaderko. Dacie wiarę? Oczywiście wszystko zależy jeszcze od firmy, bo im lepsza firma, większy prestiż, no to cena rośnie. Kolor również jest drogi, ale no co my możemy tutaj oczekiwać? W Polsce tak samo jest, farby są bardzo drogie. Nawet te lepsze, pamiętam kiedyś kupowałam 2 lata temu do kuchni, do mojego starego mieszkania. Bodajże 5 litrów, też płaciłam 60 albo 80 zł. Wydaje mi się, że również te same ceny są tutaj. A 2 lata temu w ogóle wszystko się różni, nie? Nie patrzmy na to. 2 lata temu to było wieki temu i ceny się totalnie zmieniły. Zresztą z roku na rok ceny w budowlance rosną. Nie oszukujmy się. Bałeczek, pędzelek i jedziemy z koksem. Czas na śniadanko, bo już pierwsze prace wykonane. Sałatka warzywna, którą sama robiłam wczoraj. Pycha. Polskie jest najlepsze. Herbatka i tościk. Smacznego wszystkim życzę. Mała przerwa w malowaniu, bo teraz muszę poczekać, aż wyschnie. Więc postanowiłam Wam opowiedzieć o internecie, bo właśnie przyszedł internet, można właściwie w Niemczech z różnych firm sobie zamontować w domu. W starym mieszkaniu miałam z firmy Wilhentel, ponieważ spółdzielnia ta podpisała umowę właśnie z tą firmą i trzeba było mieć właśnie stamtąd internet. Płaciłam za sam internet bez telefonu 20 euro. To nie było naprawdę dużo, ale szybkość internetu była słaba, bo było tylko 50... Jak to się nazywa? Megabajtów? Czy jakoś tak? Nie wiem, nie znam się na tym. Tutaj w każdym bądź razie jest 250, więc internet będzie śmigał bardzo szybko.
musiała chyba przynieść najpierw nożyk. Tutaj jest z Vodafonu. A w ogóle, jeśli chcecie założyć internet w Niemczech, to po prostu wchodzicie na stronę internet z jakiejś tam firmy albo porównanie cenowe i wpisujecie swój kod pocztowy i wyskakują Wam firmy, które proponują Wam na przykład taką ofertę, taką za tyle i za tyle, bo na danym regionie akurat Hamburga tylko te firmy prosperują i tylko te firmy są dostępne. Także nie na każdej ulicy możecie mieć na przykład dany internet. Na przykład ja dzwoniłam do tego poprzedniego i zapytałam się wprost, czy na tej ulicy, gdzie się przeprowadziłam teraz, będzie można przenieść ten internet. Oczywiście można by było to podwyższyć i w ogóle zmienić taryfę, ale on zaraz wklikał mi w system i powiedział: nie, nie może Pani, ponieważ tam nie mamy swojej rozłożonej sieci. Aha, tak sobie pomyślałam, no dobra, no to skoro nie, no trzeba szukać po prostu innego wyjścia i innej firmy. I znalazła się właśnie ta. No, muszę coś przynieść do otworzenia tego pudełka, bo wiecie, internet mi jest bardzo potrzebny, ponieważ muszę montować filmiki, a potrzebny właśnie mi jest do tego internet. To jest narzędzie mojej pracy, więc pierwsze co, to musiałam poszukać jakiejś oferty z internetu, żeby mi przyszedł tutaj internet, bo za każdym razem jeździć do domu i szukać tego internetu, wiecie, no, lepiej po prostu tutaj już od razu sobie założyć, mieć ten internet, można wtedy obejrzeć jakąś telewizję i w ogóle. No a tak, nudy wieczorem, nie? Pudełko szczęścia się otworzyło. Co my tu mamy? Aha, jakieś instalacje, tralalala. Nie wiem, o co tu chodzi. Słuchajcie, wszystko jest pokazane. A chyba jak to się podłącza, o ile... Nie wiem, musiałabym dokształcić się jak zwykle. A to pewnie jest ten router. Jest! Taki wielki geret. A to tak funkcjonuje, albo tak? Nie wiem. Ponoć jak się go podłączy pod prąd, wszystko będzie działało. Do tego dostałam kod aktywacyjny. A jest, tu są wszystkie kabelki. Więc tylko podłączyć i będzie działać. Fajne, co? A jest tutaj ten kod. Później tylko wbić do telefonu i bezproblemowo. Chyba pamiętam, z tamtym też nie miałam za dużego problemu, tylko wiem, że musiałam robić termin z jakimś technikiem, żeby przyszedł, to podłączył i uaktywnił. A tutaj już mam kod aktywacyjny, jakieś kable. I wszystko robię sama. Wiecie co, te firmy sobie ułatwiają życie, z tego co zauważyłam, bo teraz już tak naprawdę każdy musi wszystko sam robić. Nikt do nikogo nie przychodzi, nie trzeba mieć żadnego technika. Dziwne, prawda? Do czego ten świat dąży? Niedługo będzie wszystko przez internet obsługiwane. I online. Będziemy mieli rozmowy, chodzili do urzędu online. Nie kapuję tego świata powoli. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie w dobrym kierunku, a nie w złym. Bo od jakiegoś czasu to nie widzę tego dobrze.
Same kabelki i nic poza tym. A czemu to ma takie dwa wejścia? To ja nie wiem. Dobra, to ja się teraz pobawię w instrukcji obsługi i montażu. Aha, jest. Do telewizora czy do czego? A, bezpośrednio do telewizora. Okej. Rozumiem, rozumiem. A tak dla waszej informacji powiem wam tak. Umowę mam na 2 lata, w tym 10 miesięcy jest płatne tylko 24 euro i szybkość 1000. Potem zmienia się na 250 szybkość i cena wzrasta około 50 euro, chyba 44 albo 47,50, o ile dobrze pamiętam. Tak funkcjonują tutaj umowy, jeśli chodzi o internet. Zawsze na początku jakiś bonus jest, a potem cena wzrasta. Ale możesz sobie oczywiście zmienić internet, tak jak większość Niemców tutaj to robi. Tak samo jest z prądem, taryfy możesz zmienić, prąd możesz zmienić, internet możesz zmienić. Jak tylko kończy ci się umowa, nowe. I tak na okręta i masz zawsze jakieś bonusy i taniej. O, teraz najgorsza rzecz, co może być, mycie okien. Bo jak chcę te rolety założyć, to najpierw muszę zedrzeć te worki tutaj. Te takie pomocnicze rolety, że tak powiem. Ale przynajmniej nikt nie zagląda, prawda? Na początek może być. Pach. I nastała jasność. Wiecie co, jak mi się nie chce? Po śniadaniu człowiek się tak zawsze rozleniwi, że najchętniej by się położył do łóżeczka i pospał jeszcze godzinę. A tu trzeba dalej pracować, póki ma się wolne, to trzeba czas dobrze wykorzystać i coś zrobić. Są nowiutkie, więc nie trzeba dużo czyścić. Teraz tylko pozostaje mi rozpakować te piękne żaluzje. Chociaż nie wiem jak, żeby ich nie uszkodzić. Bo pani powiedziała, że można je zwrócić tylko w oryginalnym opakowaniu. Więc staram się, żeby nie uszkodzić tego opakowania, w razie czego jak będą, nie wiem, uszkodzone, złe, albo coś tam. Nie wiem, już niejednokrotnie miałam problem właśnie z oddaniem jakiegoś produktu, więc dmucham już na zimne. Różnie jest. Czasami po prostu nie chcą przyjąć i tyle. Nie odpowiada ich, nie wiem, normom czy coś tam w tym stylu. Zacznijmy od tej mniejszej. W ogóle na jakiej to zasadzie działa, to nie wiem. Jest jakaś instrukcja obsługi? Halo? Ja do wszystkiego potrzebuję instrukcji obsługi. Póki co jest tylko karteczka. O nie. A jest tu coś. No bo będziemy się bawić w jakiegoś majstra klepkę. Co to tutaj jest? Nie, to niepotrzebne, to niepotrzebne, ale to jest mi potrzebne. Easy, słuchajcie, proste. Dobra, więc proste.
Fat Fry, czyli... Więc muszę znowu wziąć płyn do dezynfekcji i odtłuścić powierzchnię, okej. Czyli to jest tutaj też okej. To złożymy tu. Popatrzmy, co my tutaj mamy. Nie trzeba tutaj żadnych dziur wiercić, oczyścić, włożyć sznureczki, to tu zamontować na ramy okienne. Wszystko całkiem proste, prawda? Tylko gorzej jest, jak się już montuje. No dobra, robiłam to już na starym mieszkaniu, więc mam nadzieję, że będzie dobrze. Znowu ten śmierdzący płyn do dezynfekcji. Ale jak mówią, tak trzeba robić. Nie wiem, czy zauważyliście, ale już są powieszone zasłony i te prawdziwe, które ostatnio kupiłam, nawet fajnie wyglądają. Podoba mi się. Dobra. Żaluzje już są zawieszone i funkcjonują. Dobra, córka już będzie mogła się przysłaniać. I z jednej, i z drugiej strony ja dokończę sobie kawkę. No i trzeba będzie zacząć malować ściany. Ja już kończę na dzisiaj ten odcinek. Bo mogłabym Wam pokazywać bez końca, bo jest tyle pracy, tyle rzeczy, że czasami i tak nie jestem w stanie Wam wszystkiego nagrać i pokazać, co robię, co kupuję, gdzie jestem, bo czasami na to po prostu nie mam czasu, ani nie mam na przykład ze sobą sprzętu, różnie bywa. I tak staram się pokazać większość, która się zmienia w tym mieszkaniu. O, ale ciepło. O, troszeczkę się wyziębiło w tym pokoju przez to otwieranie okien, mycie, zakładanie żaluzji, ale jest już teraz wszystko w porządku. Można się ogrzać. A Wam życzę udanego dnia. Do następnego odcineczka. Pozdrawiam wszystkich. Cześć!